Salam wszystkim, serdecznie witam na moim kanale Kotwerski i bardzo się cieszę, że oglądacie kolejny odcinek na moim kanale. Naprawdę czuję się bardzo szczęśliwy z tego powodu. Dzisiaj przygotowałem taki specjalny odcinek o różnych dźwiękach, które używamy w codziennej komunikacji. W języku perskim, bo wiemy, że w każdym języku na świecie, oprócz słów, też są różne dźwięki, które bardzo dużo i różne oznaczą i ludzie w codziennym życiu bardzo często ich używają. W Iranie i w języku perskim też są różne takie dźwięki i bardzo często się zdarza, że one spowodują różne punkty nierozumiałości, i trzeba po prostu ich wyjaśnić. Więc mam nadzieję, że mi się uda chociaż kilka z tych dźwięków dzisiaj w tym odcinku dla Was wytłumaczyć i przedstawić. I mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Pierwszy taki dźwięk jest po prostu cmokanie. Albo po persku mówimy, że noc. I to brzmi, jeśli dobrze słychać, co po prostu znaczy nie. Nie. I trochę głowa do góry, to co po prostu oznacza nie. Chociaż nawet czasami bez głowy, tylko to znaczy nie. Chociaż od dzieciństwa nas uczą i uczyli, że to jest bardzo niegrzecznie tak powiedzieć i trzeba po prostu mówić na, co po polsku oznacza nie. Ale bardzo często podświadomie mówimy nie, no trochę właśnie taka mina, nie. Także to myślę, że bardzo często to coś takiego zobaczycie i słuchacie w Iranie. A drugi dźwięk też używając tak, to jest wtedy, gdy kilka razy w kółku tak robimy. Właśnie taka mina, co po prostu znaczy, oznacza, że jesteśmy bardzo zdziwieni. Może 4 albo 5 razy cmokanie, to można tak powiedzieć, że bardzo często wtedy, gdy Europejczycy mówią wow, Irańczycy bardzo często mówią wow. I to po prostu czasami to może pozytywnie oznaczać, czasami negatywnie, ale bardzo, prawie zawsze jak słyszymy albo widzimy coś bardzo dziwnego, jesteśmy po prostu zaskoczeni i pod wrażeniem, czy pozytywnie, czy negatywnie, tak kilka razy widzisz? O tak, coś takiego mówimy i to tak oznacza, to jest znak zdziwienie, mocno zdziwienie. Kolejny dźwięk jest dźwięk, który używamy w czasie złości. Też bardzo często zaczyna się z tym cmokiem i potem w końcu, czyli potem po tym cmokaniu mówimy e i to w końcu będzie a, o tak, a. To bardzo często słyszałem, że Polacy w takiej chwili, gdy ja bym tak robił a, to oni bardzo często mówią o rany, o kurde, o to coś tam. A po polsku to żadnego słowa to nie mówimy, tylko po prostu aha, czyli że a, to jest bardzo irytujące, bardzo wkurzające. I po prostu można powiedzieć, że najbardziej znak zirytowanie się, nie? Aha. Następnie to jest taka okazja, wyobraźcie sobie, że ktoś tak specjalnie chce nam jakoś przeszkadzać, specjalnie coś mówi albo robi, żeby jak najbardziej nas wkurzać, czy żartobliwie, czy złośliwie. I to w takiej okazji mówimy czyli przestań, no przestań tak robić, przestań tak mówić. O tak, coś takiego.
bardzo często, albo jak ja byłem dziecko i chciałem trochę i grać z siostrą, która była starsza ode mnie i przeszkadzałem jej, żeby studiować i cokolwiek robić. I ona od razu, mama, to od razu mówiła, to wszystko przekazała do mamy. Także to jest taki też znak. Żadnego słowa, tylko to znaczy, że ktoś komuś przeszkadza. No, jak widzicie do tej pory, ten dźwięk E to naprawdę jednak ma bardzo dużo znaczenia w języku perskim. A teraz wyobrażajmy sobie, że ktoś daje nam jedną bardzo ciekawą i raczej dobrą wiadomości. I coś mówi, o nie wiem, twój znajomy, najbliższy przyjaciel przyjeżdża do ciebie jutro, przyjeżdża tutaj jutro i możesz go spotkać. Naprawdę? O coś takiego też mówimy podświadomie. Naprawdę? Jest na pewno? Na bank? Więc to to. Ale w tym samym czasie może coś raczej smutnego i złego się dzieje, albo słyszymy taką bardzo raczej nieprzyjemną wiadomość. I nie wiem, o twój zespół w meczu przegrał, albo nie wiem, niestety nie ma możliwości, żeby iść, pojechać na wycieczce, żeby nie wiem, coś złego się stało. To znaczy, ojej, o, dlaczego, czera? No, tak po persku. Więc, czy szczęśliwe, czy smutne, czy zrytowane, to zawsze jest tylko w różnych tonacji. Powiedziałem już, że jak jesteśmy bardzo zdziwieni, albo coś bardzo dziwnego i nadzwyczajnego widzimy, czy słyszymy, tak robimy kilka cmoki. To znaczy, że bardzo zdziwieni jesteśmy, ale wtedy, gdy słyszymy albo widzimy coś naprawdę bardzo dziwnego i tak negatywne, czyli bardzo smutnego, bardzo po prostu taka wielka, wielka porażka, coś bardzo złego, i to jeszcze oczywiście możemy jeszcze tak robić. Ale też często, żeby pokazać, że jesteśmy tak pod ogromnym wrażeniem z tego niedobrego i nieprzyjemnego wydarzenia, mówimy och, 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 och. Czyli może kilka razy och. Och, 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 och. To znaczy, że ale jednak jesteśmy pod wrażeniem. Jak może być aż tak źle, aż tak po prostu coś takiego w ogóle może się stać? Och. I bardzo często też słyszałem, jak z kolegami oglądamy mecz, na przykład piłka nożna, i ktoś strzela i ten gol jest bardzo piękny, bardzo ładny. Ci, którzy kibicują, żeby pokazać, że są naprawdę pod ogromnym wrażeniem i nie mogą uwierzyć, że taki piękny gol się strzeliło. Mówią, o, 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 o. Czyli wszystko razem mówią, co znaczy, że są pod wrażeniem. Jest jeszcze kolejna sytuacja, gdy chcemy jak najbardziej pokazać, że jesteśmy pod takim miłym wrażeniem. Czyli chodzi mi o takie sytuacje, gdy po polsku mówimy: ojej, jaki słodki, jaki fajny, jaki coś. Ale po persku to wtedy mówimy achej, achej, zobacz. Na przykład ostatnio widziałem takiego małego kota i moja mama to patrząca na niego tak widziała, że taka malutka kotka i mówi achej, achej, ojej. O, sorry, ojej to jest po polsku, nie mówimy to ja, bo jestem przyzwyczajony, trochę tak mówię.
Ale można powiedzieć, że ojej po polsku będzie ochej. Kolejna sytuacja, skoro mówimy o och. Oczywiście, po pierwsze powiem tak. Jak gdzieś boli, nagle, nie wiem, ktoś nas uderzy, albo nagle boli brzuch, nagle boli głowa, czy serce, gdziekolwiek, to od razu mówi och, och. Więc ten ach to jest znak bólu, gdziekolwiek, albo czy mały ból, czy bardzo duży i wielki i poważny ból. Ale też jest druga sytuacja, gdy zapomnimy o czymś, już wychodzimy z domu i nagle nam się przypomina, że zapomnieliśmy coś, zostawiliśmy w domu i zapomnieliśmy, żeby to zabrać ze sobą. Mówimy, ach, zapomniałem to ze sobą wziąć. Ach, zapomniałem klucz. Więc kilka razy ach, to znaczy, że coś zapomnieliśmy, ale jeden mocny ach, to znaczy, że gdzieś nam bardzo boli. Następna okazja, też mówiąc i używając ten ach też jest naprawdę bardzo często używany w Iranie, w języku perskim, jest, gdy się zrelaksujemy. Tak mówimy, tak nam dobrze, acheś. Więc ten acheś to znaczy, że o taką miłe wrażenie dostałem, zrelaksowanie się po prostu. Kolejny dźwięk, który też bardzo często używany w języku perskim jest waj. I to ma też kilka różne znaczenia, w różne sytuacje też go używamy. Po pierwsze, same waj. To jak najczęściej można powiedzieć, że kobiety to tak mówią, gdy nagle zostaną wystraszone. Nagle coś bardzo strasznego widzą, się mocno boją, albo mocno się wystraszą. I nagle waj, waj. Ten waj to znaczy, że ojej, bardzo mocno się bali. Ale kolejny dźwięk jest wtedy, gdy kilka razy w kółku mówimy waj, 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 waj. To też można w różne sytuacje, najbardziej w dwóch sytuacjach, mieć dwóch różne znaczenia. Po pierwsze, gdy gdzieś nam boli ciągle, bo tak samo jak trochę wcześniej powiedziałem, wtedy, gdy nas nagle przez chwilę coś uderzy, och, ale gdy na przykład mój brzuch czy moja głowa cała noc, albo moje zęby cała noc, cały dzień ciągle bolą i po prostu mam dosyć, to ciągle waj, 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 waj. Waj, 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 waj. To znaczy, że boli i boli i boli. Tak długo boli. I tym akurat się różny z to co powiedziałem trochę wcześniej. Jest też kolejna sytuacja. Najbardziej mówimy tak do dziecka. Gdy dziecko robi coś, czego nie powinno robić, i nagle patrzymy na niego i mówimy waj, 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 waj. Zaraz twoje rodzice się dowiedzą. Waj, 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 waj. To też oczywiście tonacja jest inaczej i w ogóle w różne sytuacje. I jeszcze jedno, taka sytuacja, gdzie bardzo często używamy waj, jest wtedy też, gdy coś zapomniemy. Ej woj, zapomniałem o to. Ej woj, to miałem to robić, miałem spotkanie, miałem lekcję o tej porze z kimś, zapomniałem w ogóle o tym spotkaniu. Niestety za późno. Jeszcze jest jeden dźwięk, który bardzo często używamy na początku rozmowy, gdy ktoś nas pyta, jak się czujesz? Jak się czujesz? Ej! Ej!
to znaczy, że po malutku, tak sobie, hej. Więc to można też powiedzieć w różne sytuacje, na przykład ja pytam kogoś, na przykład, jak wygląda sytuacja w twojej pracy, na przykład, jak idzie z pracą, jakieś postępy, czy nie w ogóle, i ten gość może odpowiedzieć, ej, to znaczy, że normalnie, no, jakoś tak sobie, nic bardzo poważnego tam się nie dzieje. Kolejny dźwięk jest raczej bardzo nieprzyjemny i trochę brzydko. Mogę powiedzieć nawet bardzo brzydko. To jest wtedy, gdy chcemy kogoś wołać. I oczywiście po wołaniu chcesz zacząć z nim mocno dyskutować, kłócić się i może nawet się bić. I to jest bardzo poważna, nieprzyjemna historia, więc zamiast powiedzieć proszę pan, proszę pani, to mówi mi o, chodź na tu, chodź tutaj. Więc często jak ktoś mówi o, to my się obrażymy, oczywiście powiedzmy, że proszę dobrze rozmawiać, mam jakieś imię, proszę na imię wołać, to jest bardzo brzydko, ale najczęściej jak słyszymy, że ktoś, na przykład, jeżeli ktoś powie do mnie ho, to ja wiem, że na pewno chce mnie bić albo bardzo mocno się kłócić. A skoro rozmawiamy o tych dźwiękach, które często są używane w języku perskim, wolę i bardzo bym chciał jeszcze powiedzieć o jednym słowu, które też bardzo często używamy. I to też najczęściej i najbardziej, gdy jesteśmy bardzo zdziwieni. To jak chcemy, na przykład, powiedzmy, że gdy coś bardzo dziwnego usłyszymy, bardziej, trochę raczej negatywne, to mówimy na bobo. Wiem, że boba po persku to znaczy tata, i na to znaczy, że nie, tato, ale to tak naprawdę znaczy, że naprawdę, na przykład na bobo, naprawdę, więc to też bardzo często słyszymy, ale w innej tonacji, na przykład mówię, a co, byłeś na kino dzisiaj, na bobo, nie, tato, nie, stary, nie. Więc ten na bobo też jest bardzo często i bardzo dużo używane. Mówi, że dosłownie to znaczy tata. Ale często mówimy baba w języku perskim, żeby jak najlepiej pokazać swoje wrażenie. Ale to jest bardziej, można powiedzieć, że nie jest w tematyce dzisiejszego odcinku. Może kiedyś bardziej, gdy rozmawiam o języku perskim, też o tym baba i jaką rolę ma na języku perskim, też wtedy porozmawiam. No to są kilka takie dźwięki, które najczęściej używamy w języku perskim do komunikacji. Żeby jak najlepiej przez takimi dźwiękami się komunikować. I zwłaszcza dzisiaj, jak nagrywam ten film, tak myślę o tym, że jednak dużo są takich dźwiękach w porównaniu na przykład z języku polskim. Ale oczywiście w języku polskim też są kilka takie dźwięki, które ja osobiście bardzo, bardzo lubię. Więc mam nadzieję, że ten film był dla was ciekawy i interesujący. Generalnie ten temat dla mnie zawsze, zawsze był bardzo interesujący i bardzo często też śmieszny. Naprawdę. Ja okazało się kiedyś, że rozmawiałem ze znajomą i ona zawsze coś mnie pytała i ja... I ona po prostu nie wiedziała, że co ja mówię, że tak myślała, że ja nie chcę odpowiedzieć. Wolę się milczeć i jest cisza.
bo nie mam odpowiedzi, ale ja miałam odpowiedzi i to było nie. Nie, czyli że pewnie, że nie. Więc myślę, że warto znać i zrozumieć te dźwięki. Najgorsze jest to, że raczej w żadnej książki nie jest napisane, tylko że w codziennej komunikacji w każdym kraju można zauważyć i poznać i wtedy zrozumieć te dźwięki, ale czasem może być trochę za późno. Dlatego pomyślałem sobie, że w takim filmie dzisiaj nagram to wszystko i wytłumaczę. I mam nadzieję, że Wam się przyda. Myślę, że jeżeli kiedyś podróżowacie do Iranu, na pewno Wam się przydadzą ten temat i to wszystko, co powiedziałem w tym filmie. Bardzo się cieszę, że oglądaliście kolejny odcinek na moim kanale i że jesteście ze mną. Napiszcie proszę w komentarzach, czy to wszystko widzieliście może wcześniej, czy nie, i czy w ogóle to było dla Was przydatne. Mam nadzieję, że tak. Więc pozdrawiam Was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło i co? I do następnego za tydzień. Wazebe chodetum basin, chodafes. Do zobaczenia.